Ty, co jest do obejrzenia, tak szczerze? Patrz to. Partia X! Gdzie ewakuować ludzkość? Dlaczego Elon Musk chce ataku jądrowego na Marsa? To prawdziwe? Prawdopodobnie kiedyś ludzkość lub jej część będzie musiała opuścić Ziemię. Przyczyny mogą być różne. Oglądamy. Przeludnienie, klęski żywiołowe lub wyczerpanie się zasobów naturalnych. Nie można jednak tak po prostu polecieć w kosmos, bo jednak nie każde ciało niebieskie nadaje się do zamieszkania. Serce dla Ciebie. Dziś opowiemy Wam o tym, która z planet Układu Słonecznego... Mamon w ultralidze, ale to jakieś stare jest. Może stać się nowym domem dla ludzkości. Dlaczego Elon Musk proponuje zrzucenie bomb jądrowych na Marsa? I czy można zrobić, by czerwona planeta... Ej, serio on to proponuje? Zwariował? Po co rzucić bombę atomową na Marsa? Co tu się odpieprza? Nadawała się do zamieszkania? Głównym wrogiem dla drugiej Ziemi pozostaje wojna z kosmitami od swojej gwiazdy i grawitacja porównywalna do ziemskiej, po to, aby ludzie i zwierzęta mogli się normalnie poruszać. W Układzie Słonecznym najbardziej prawdopodobnym kandydatem do tej roli wydaje się być Mars. Nie znajduje się zbyt daleko od Słońca, występuje tam akceptowana ciekawostkę o Marsie? A lód to doskonałe źródło. Jest teoria, że bomba atomowa zmieniłaby atmosferę Marsa, byłoby taka, że dałoby się żyć. Aha, czyli jakiś jajogłowiec, że tak powiem, jak typowy stary, wymyślił tak. Jeżeli na Ziemię zrzucić bombę atomową, to wszyscy umrą. Czyli jeżeli zrzucić bombę atomową na miejsce, gdzie się nie da żyć, to wszyscy będą mogli żyć. Co? Co jest w dupa? Kto to wymyślił? Źródło wody i gazów cieplarnianych. Warunki na czerwonej planecie są jednak poza tym wyjątkowo wrogie. Mars ma połowę średnicy Ziemi i pozostaje 10 razy lżejszy. Ma rozrzedzoną atmosferę, nie można tam... Jak lżejszy ode mnie? Na powierzchni okazało się 160 razy mniejsze niż to na Ziemi. A klimat bardzo się zmienia. Temperatura wynosi średnio minus 60 stopni Celsjusza, zaś burze pyłowe czasami niemal całkowicie zasłaniają powierzchnię planety. Okay. Pomimo tego dla większości ekspertów, przy wszystkich oczywistych trudnościach, to właśnie Mars pozostaje dziś jedynym lądowiskiem alternatywnym dla Ziemian. Ty się kłócisz z ponad 150 osobami, że kurz nie istnieje, a się pultasz o atomówkę na Marsie, kurz nie istnieje. Wypadek ewentualnej ewakuacji. I to się nie kłócę, tylko mówię. Co? Tylko w teorii. Terraformacja, czyli zmiana warunków klimatycznych nowej planety na odpowiednie dla ziemskich mieszkańców, powinna rozpocząć się od stworzenia gęstej atmosfery zbliżonej do ziemskiej, co będzie niemożliwe bez wody w stanie ciekłym i bez optymalnej temperatury. Czynniki te są nierozłączne i nie występują inaczej niż... Czyli jak jajogłowiec wymyślił, że bombę atomową wrzucisz, to się będzie dało żyć, to ja też mam teorię. Patrz, nie da się tam żyć, bo nie ma wody, tak? Ale patrz, w Afryce też kiedyś się było, a ludzie se dali radę i teraz jest. Czyli na Marsa trzeba tak jak z Afryką postępować. Oficjalne info. Dobrze mówię? Wystarczy Marsa traktować jako Afrykę. Tylko nie za czasów, wiesz. Tam, że łapania ludzi, no wiesz o co chodzi. Tylko za czasów dzisiejszych. Tylko wspólnie. Nieregalnie. O, zobacz, on już wie. Wydaje się bombardowanie Marsa kometami lub asteroidami. To opcja najbliższa naturalnej, jeśli przyjmie się hipotezę, że woda w stanie ciekłym i atmosfera na Ziemi pojawiły się właśnie w wyniku upadku ogromnej liczby komet. W czasie takiego zjawiska znaczna część komety lub meteorytu topi się lub odparowuje, a chmury pyłu się unoszą. Po wielu potężnych uderzeniach powierzchnia planety spowita będzie gazami cieplarnianymi, które ją nagrzeją, a wielowiekowe lodowce wówczas stopnieją. Ty, ale ten kanał to i tak jest fejur. To po co to analizować na poważnie? Nie, to jest prawdziwe jednak. Byłoby się to logicznym sposobem, ale bardzo trudnym do wdrożenia w praktyce. Ale co ty mówisz, a daj skrzynkę. Nie wiadomo jeszcze do końca, jak przekierować komety i asteroidy, by trafiały dokładnie w cel, w powierzchnię Marsa. A po drugie, i to stanowi główny kontrargument,
Czerwona planeta nie ma wystarczającej grawitacji, by utrzymać stałą atmosferę, więc proces ten należałoby regularnie powtarzać. Po trzecie, takie manipulacje są obarczone poważnym ryzykiem przegrzania lub hipotermii planety. Żółte napisy powinny być. Dokładnie przewidywać. Inny pomysł na to, jak stworzyć atmosferę odpowiednią. Chcą regularnie bombardować Marsa? To jest na pewno pomysł kogoś z USA, co? Bo nowe bomby wymyślili i mówią tak, wiecie co? Gdzie to testować? Gdzie testować te bomby? I ktoś w NASA mówi, mamy Marsa przecież. Nikt tam nie mieszka nawet. Mówią, dobra, dawaj te bomby. Do życia na Marsie zaproponował amerykański wynalazca i przedsiębiorca Elon Musk. Będąc bardzo innowacyjnym człowiekiem, założyciel i szef SpaceX oraz Tesla Motors podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak sprawić, by Mars nadawał się do zamieszkania oraz jak najszybciej rozpocząć kolonizację czerwonej planety. Swoją drogą byłoby to urzeczywistnieniem jednego z największych marzeń Muska. Konieczne byłoby wysadzenie potężnych ładunków termojądrowych na biegunach czerwonej planety. W rezultacie woda i dwutlenek węgla odparują z tamtejszego lodu. Początkowo stworzy to gęstą atmosferę, a z czasem ze względu na stężenie gazów cieplarnianych, powierzchnia planety nagrzeje się i pojawi się tam ciekły ocean. To metoda znacznie łatwiejsza do zastosowania niż przekierowywanie komet czy asteroid. Grozi jednak silnym skażeniem radioaktywnym. Tak naprawdę Mars nie będzie się wtedy różnił od Ziemi, na której doszłoby do wojny jądrowej. Mało prawdopodobnym jest, by ktokolwiek chciał się tam osiedlić. Być może z wyjątkiem miłośników. Czyli będzie jak w metro. Lżejszą i bezpieczniejszą koncepcją terraformowania czerwonej planety może okazać się budowa i uruchomienie reaktorów termojądrowych na biegunach Marsa. One również będą rozgrzewać i topić lód. Woda to powszechny czynnik chłodzący w elektrowniach jądrowych, co jeszcze bardziej upraszcza to zadanie. Marsjańskie lodowce mogą być używane jako płyn roboczy. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że stopienie marsjańskich czap lodowych może zająć ponad 100 lat. Ile czasu zajmie zatem zbudowanie i utrzymanie, a także konserwacja reaktorów termojądrowych na Marsie? Aż strach o tym pomyśleć. Innym, łatwiejszym sposobem wydaje się budowa i równomierne rozmieszczenie od 100 do 150 elektrowni produkujących gazy cieplarniane, takie jak metan i freon, na powierzchni całej planety. Przy nieprzerwanej pracy takich elektrowni atmosferę o wymaganej gęstości można stworzyć w przeciągu 10 do 30 lat. Trzeba wówczas skupić się na tych konkretnych dwóch gazach, bo w niewielkim stopniu wpłyną one na przyszły ekosystem, ale jednocześnie spowodują silny efekt cieplarniany, wystarczający do życia autotrofów produkujących tlen, czyli organizmów syntetyzujących substancje organiczne z nieorganicznych. Do rozpoczęcia procesu ocieplenia z późniejszym tworzeniem się atmosfery można też wykorzystać luzy orbitalne. Muszą one znajdować się w pobliżu czerwonej planety i kierować odbite promienie słoneczne bezpośrednio na lód. Aby stopić lodowce Marsa, potrzebny będzie system luster, każde o średnicy kilku kilometrów. Powiedzmy, że za 100 lat nauczymy się tworzyć takie lustra, a dopiero za jakiś czas od tego momentu będziemy w stanie je dostarczać na Marsa, rozmieszczać i konfigurować. 100 lat! Wszystko to, jak widać, wymaga czasu. Jak za 100 lat, to już podbijemy galaktykę. A on pieprzy coś o Marsie i lustrach na kilka kilometrów, żeby jego matka się mogła przejrzeć. Szmata gruba. Znaczy się... Trzeba zwolnić. Oczywiście nikogo nie obrażam. Pieprzy głupoty, nie, chłop? Najbezpieczniejszym sposobem na stworzenie atmosfery byłoby zatem pokrycie lodowych czap na Marsie grubą warstwą specjalnego pyłu, aby mniej odbijały promienie słoneczne i stopniowo zaczynały topnieć. Wysyłanie pyłu z Ziemi byłoby jednak zbyt pracochłonne. Łatwiej zbierać byłoby taki pył z naturalnych satelitów Marsa, Phobosa i Deimosa, które są całkowicie regolitem, czyli luźną glebą podobną do piasku. W ten oto sposób albedo, współczynnik odbicia satelitów, pozostaje bardzo niskie, wynosi zaledwie 0,07. Dla porównania średnie albedo dla Ziemi to 0,31, jakie albedo? Marsa 16.
Można więc założyć, że regolitu z powierzchni satelitów czerwonej planety wystarczyłoby, by pokryć na niej czapy lodowe. Według obliczeń naukowców, wraz ze spadkiem albedo, czap polarnych z 77 do 73 setnych, czyli zaledwie o 4 setne, lodowce całkowicie stopią się w przeciągu kilkuset lat. ExoMars Trace Gas... Kilkaset lat! Co on pieprzy? Za kilkaset lat już ludzi nie będzie, będą tylko mózgi w komputerach. Co to pieprzy ten chłop? Nie, widzowie, kilkaset lat. Wyobrażasz sobie za 20 lat? A chłop pieprzy coś o kilkuset latach. Orbiter zauważył coś, co według naukowców wskazuje na obecność wody na Marsie w systemie kanionów Mariner Valley. To system kanionów dziesięciokrotnie dłuższy, pięciokrotnie głębszy, 20 razy szerszy niż wielki kanion w USA. Znaczną ilość wodoru ujawniono w glebie Marsa na głębokości 1 metra, zakładając, że ten wodór wziął się z cząsteczek wody, aż 40% materiału powierzchniowego w tym regionie mogłoby być wodą. Taka woda może mieć postać stałą lub ciekłą, chemicznie wiążąc się z innymi minerałami w glebie. Specjaliści są bardziej przekonani, gdzieś pisz tyle godzin, ale w celu uzyskania bardziej chcą kontynuować badania kanionu. Załóżmy, że powstaje gęsta atmosfera na Marsie. Potem trzeba nasycić ją tlenem niezbędnym dla ludzi i innych ziemskich form życia. Charles Cockle, profesor Uniwersytetu w Edynburgu i dyrektor Center for Astrobiology w Wielkiej Brytanii, uważa, że jeśli na czerwonej planecie znajduje się woda, odpowiednia temperatura i kopuła atmosferyczna, w grę powinny wchodzić cyjanobakterie. To jednokomórkowe fotosyntezy odpowiedzialne za katastrofę tlenową, która zmieniła skład atmosfery naszej planety. Ich głównymi zaletami są duża zdolność adaptacji oraz szybkość reprodukcji. Do rozmnażania potrzebują wody, więc najlepszym rozwiązaniem... Czyli wysłać to na Marsa i będzie druga Ziemia? ...wszystkich zbiorników wodnych na planecie, włączając w to nawet małe kałuże. Warto jednak wziąć pod uwagę, że niektóre rodzaje... Queen, to coś kojarzy, ale to był taki rysunkowy film? Że podróż do wnętrza Ziemi chyba to się nazywało. ...tych bakterii uwalniają też toksyczne substancje zamiast tlenu. Innym sposobem generowania tlenu może być zasiedlenie wilgotnej marsjańskiej gleby beztlenowymi bakteriami redukującymi żelazo, zdolnymi do uwalniania tlenu ze związków tlenków żelaza i manganu. Marsjańska gleba to prawie 15% tlenków żelaza. To one nadają powierzchni planety charakterystyczny czerwonawy odcień. Dla niektórych rodzajów bakterii, takich jak geoma... Wyjaśnisz dla widza Tucheda, o co chodzi? Czy też za głupi jesteś? Chodzi o to, że tak, jeden jajogłowy mówi, trzeba wysłać bakterie na Marsa, drugi zbudować kilkukilometrowe lustra, trzeci, że trzeba tam jakieś jeszcze coś, a Elon Musk mówi tak, pieprzyś to, zrzućmy bombę atomową na Marsa i o tym jest ten film. Bakter Metalli Reducens, związki te są idealnym źródłem energii. Drobnoustroje redukują je do wodorotlenków, uwalniając po drodze tlen. Analiza najnowszych przesłanych przez łaziki i satelity z czerwonej planety w niedzielę można ponad 6,5 tysiąca kilometrów pasm rzecznych na powierzchni planety. Geolodzy twierdzą, że erozja była najprawdopodobniej spowodowana płynącą wodą, taką jak rzeki. Nie, no tak to może bym obejrzał, ale nie wiem. Życie biologiczne, jak je znamy, zależy od istnienia wody. Kurde. Gdzie na Marsie? Bo mnie nie będzie w dołu, Kodziu, wiesz, na urodziny idę. Że istniało tam także. Może coś zerknę w urodzinach. Czy też wysoce inteligentne. Wielu ekspertów już zakłada, że miliardy lat temu Mars mógł być domem zarówno dla wody, jak i dla złożonego życia. Niektórzy nawet twierdzą, że kiedyś żyła tam cała cywilizacja, która prawdopodobnie uległa zniszczeniu. Ty wierzysz w to, że tam była cywilizacja kiedyś na Marsie? Gwałtownej zmiany klimatu. Kto wie, może inteligentne marsjańskie społeczeństwo właśnie znalazło inną planetę. Co jeżeli oni tam dalej są, tylko siedzą pod kopułą Marsa, w środku Marsa? I są tam jacyś ufolutki, marsjanki. Nie nadawała.
Przed wszelkimi przemianami konieczne będzie wzmocnienie pola magnetycznego i grawitacji Marsa. Inaczej stworzona tam atmosfera zwyczajnie wyparuje. Nawet najmądrzejsi nie są jeszcze gotowi do zaproponowania sposobów rozwiązania tego wyjątkowego problemu. To dobra, jakieś pieprzenie. Pocałuj mnie. Rzućmy tę bombę, chociaż dla jaj. Jak i tak nie ma co robić. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!